Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX. Jej. I dziś będziemy kończyć historię Sonica, taka mała ciekawostka. Lol. Najprawdopodobniej, bo zostały nam tylko dwa poziomy. On musi się dotrzeć do środka, o właśnie tutaj. O. Biegłem po tym! Jak ja po tym biegłem? Lol. O! O, o, o. Ek. Aha. No i dobra. Lecimy tutaj, gdzie nam pokazało niedawno to światełko dziwne. I myk. O, o, co to było? Dobra, mamy dosyć do centrum tych ruin. Do środka. To z tego, że już jesteśmy w nich, ale dobra. No i dobra, lecimy los. Los to jest ogólnie jeden z, powiedziałbym, takich... Co jest? Poziomów inspirowanych bardzo Indianą Jonesem. Ale gdybym to powiedział, to bym właściwie trochę skłamał, bo... Jedno, co to jest wspólnego z Indianą Jonesem, to praktycznie to, że to jest świątynia. To jest właściwie tyle wspólnego. Pyk! No muszę, muszę po prostu. Trzy ukryte guziki. Tam jest chyba jeden. Nie. Tam jest coś. Co to? Co miało być? Co to miało być? Hello? Dobra, dobra, dobra. Ja nic nie robię już. Dobra, trzy ukryte przyciski, więc to jest jeden. Woda, 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 jak ja bardzo nie lubię wody. Jestem takim hejterem wody. Dobra, myk. Myk. Dziękuję. I pierwszy guzik. Jest. Nie da się zgliszować tak, żebyśmy nie mogli do tamtego... Co? Po prostu jest to potrzebne, te trzy przyciski, żeby przejść dalej. To nie jest jakieś moje widzimisię. Dobra, tu jest kolejny. Jeszcze pozostaje nam czerwony. Do znalezienia. I musimy też te duże niebieskie wciskać, żeby nam woda podniosła się razem z tym wężem i ten wąż może nas zaprowadzić tam właśnie do tego przejścia. Ogólnie to taka mała ciekawostka, że w przeciwieństwie do poprzednich gier z Soniciem, tutaj... Co? Dlaczego? Co? Czy wiedzieliście, co się stało? Ja nie wiem, mam chyba jakiegoś dzisiaj pecha. Dobra. To jeszcze raz. Dobra, się tutaj nie będę pierdzielił z tym wszystkim. Jestem takim polskim The Real Sonic fanem. Nikt mnie nie powstrzyma. Ajajaj. Więc ten wąż może nas zaprowadzić, ale niestety on jest, jak widzicie, zgliczowany. Że Sonic się do niego nie przykleja, tylko po prostu na nim jedzie. No i czasem glitche z tego wynikają. Co jest słabe. A, że elektryczna tarcza nie znika w wodzie. To jest taka zmiana względem klasycznych gier Sonica. Zastanawiam się, czy mógłbym jakoś jednak tu przejść bez pomocy tego węża. Nope. Okej, okay. Nic nie wciskam. Pyk. Okej, okay. Wreszcie się udało. No i teraz... A dobra, to jeszcze nie tutaj. Zajmijcie się piękne tutaj w niskiej rozdzielczości krajobrazy. Chodzimy tutaj, chodzimy tutaj. I teraz Sonic dostał
shadery jak z walki z Chaosem 6 chyba? Nie. Z Chaosem 4. I to jest ogólnie taka, nie wiem, zagadka, jak, nie wiem jak to nazwać, że musimy po prostu światło z luster dać do tych większych luster, dzięki czemu oświetli nam się wszystko. No nie, kurde, tak to jest, jak chce się człowiek popisać czymś. Dobra, teraz już bez zbędnych CBG, bo ja już w tym odcinku umarłem za dużo razy. Jeszcze nas czeka jeden poziom. I finałowy boss. W tej historii, bo oczywiście następny odcinek to już nie będzie tak jakby następny odcinek, tylko to już będzie zupełnie nowa historia, czyli Talesa. To już pewnie nie będzie tej, no właśnie. Więc właściwie już mogę to olać kompletnie. Kamera, dlaczego tu nie ma czegoś, dzięki czemu mogę sterować kamerą? Bo mój drugi analog nie działa do sterowania kamerą. To znaczy, jak go poruszę w górę i w dół, to wtedy dopiero zadziała, ale to przełączam się na tryb pierwszoosobowy. No i dobra, teraz muszę light speed dasha użyć. Pyk. Jej, płyniemy, tak jakby. Dobra. I spadamy. Przeżyliśmy spadek z wodospadu, jej! No i uciekamy. Sens, że tutaj też pewnie zginę. O! Miła odmiana. No i dobra, w każdym razie lecimy dalej. I nie lamimy już. Jasne, nie lamimy. Dobra, chciałem iść tutaj. Ogólnie tu jest też fajna mechanika. Otóż tutaj możemy, w tym poziomie będziemy mogli chodzić po ścianach. Jak Knuckles de Echidna. No właśnie. Ja już wcześniej się na Knucklesa, który po prostu, nie wiem, wspina się po ścianach, my możemy sobie chodzić. Jesteśmy lepsi. A w sumie on się nie śmieje, więc po co? Boże, ja pozdrow w ogóle dla ludzi, którzy wiedzą, dlaczego ja ciągle mówię z tym, że Knuckles się nie śmieje. Bo tu trzeba co bądź wiedzieć, o co chodzi. Dobra, trochę się tutaj spróbuję. A? Jest. Udało się. Nie, ale się udało. Powinienem sporą część, dzięki czemu zaoszczędziłem sobie troszeczkę czasu. Dobra, teraz schodzimy tu i to już praktycznie prosta droga. I znowu musimy użyć light speed attack, dashu. I teraz fajna rzecz. No i koniec poziomu. Tam jest ogólnie nawiązanie do tak jakby Sonica 3, gdyż tam jest namalowana właśnie finałowa walka z nowym bossem. I zaraz będziecie to wiedzieć w cutscence. Wow, what's this? A mural. What's this place? Where am I? This is really weird. No dobra, jesteśmy w jakimś tajemniczym miejscu, ale tak, to było właśnie przedstawienie finałowego bossa gry. Taki mały spoiler, ale no cóż, gra sama spoileruje, hello. Poza tym, boże, ta gra ma już ile? 1998, więc 18 lat, więc jak jej nie przeszliście, to sorry.
Znaczy no, nie musieliście ją koniecznie przychodzić, ale... No cóż... Nie mogę tam wejść, kurde. Dobra, więc jedziemy tam, bo tam jest... Tam ktoś leży. Tam ktoś leży i wokół niej są czoła. What was that all about? I don't think I'm dreaming here. Hmm? Eggman! What's he doing here? Well, never mind. This time I'll get him good! No, więc trafiliśmy. I tak, to była Tikal. I taka mała ciekawostka. Prawdopodobnie to... To ona miała być pierwszą postacią grywalną w Sonic Adventure DX, bo jak mówiłem w jednych z pierwszych odcinków, właściwie to jest czwarty odcinek, ale dobra, że w plikach gry znaleziono napis You can now play as Sonic, więc najprawdopodobniej to Tikal miała być pierwszą postacią grywalną. Niektórzy myślą, że Tails, ale to nie robiłoby zbytniego sensu. Więc dobra, idziemy tutaj. Baza Eggmana. Szkoda, że wcześniej tu nie było. Dobra, wchodzimy. Ej, szczerze powiedziawszy, fajna jest ta muzyka. Tu jest Mecha Sonic z Sonica 2. Tak, żebyście się przyjrzeli. I gdzieś tu jest jeszcze... Właśnie. Metal Sonic. Hello. Tu jest Metal Sonic, tam jest, tu jest Mecha Sonic, tam jest Metal, Mecha albo Silver Sonic, już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Nie, Silver Sonic, nie. Dobra, tutaj jest taka mała, nie ciekawostka. Pyk. I teraz zrobię coś, no właśnie. No, udało się. Musimy tu wejść? Tak, Final Egg. Ten chyba jeszcze pisał Final Stage. No więc raczej jasne jest to, że to już jest ostatni poziom historii Sonica. Nie licząc bossa, rzecz jasna. Boss to już jest kompletnie inny temat. No i lasery. Czemu wszędzie muszą być lasery? Czemu w każdej bazie Eggmana muszą być lasery? Dużo ogólnie, że ja niedawno ten poziom przechodziłem sobie, glitchując. Planuję zrobić też coś śmiesznego pod koniec. Nie. I tak bym zginął. Ale co się z tobą było właściwie? Nie, ja to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień na serio. Lamię, po prostu lamię dzisiaj. Dzisiaj jest dzień lamienia Pixela. No w sumie zebrałem materiały do poradnika do Spyro 2, więc może po prostu mój skill się już wyczerpał. No i dobra, tu jest mój najbardziej nieulubiona część poziomu. Tak wiem, polski bardzo ładny. Autorunning. Czasami zawodzi, ale no w większości daje radę. To... No serio, ten poziom rządzi, jeżeli chodzi o muzykę. Szczerze,
fajnie by go było zobaczyć w Generations, gdyby był. Jakby zremiksowali tą muzykę. Gdyby wydali taki album, że wszystkie muzyki Sonica by... Co? Zremiksowane dla klasycznego i dla modern Sonica. To by było epickie. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, dziękuję. Teraz musimy tutaj przejść. Nice. Na te młoty najbardziej jestem tutaj wrażliwy, bo one mnie mogą bardzo, bardzo zepsuć. Ale dobra, udało się. Jedziemy w dół windą. No i dziękuję bardzo. Kolejna, że tak powiem, sekcja. I tutaj mamy spadanko. Nie wierzę. Nie wierzę, że mi się udało. Dobra. Ale jademy sobie niżej. To już będzie trzecia sekcja tego poziomu. I teraz, no, że tak powiem, muzyka z Hubworlda. Ja nie... Właśnie, tu chciałem wam coś pokazać. Wyobraźcie sobie to. I teraz pyk. No nie. No i zaraz sobie oczyściliśmy miejsce. Oczyściliśmy sobie drogę i możemy to spokojnie się wspiąć. Ogólnie to jest chyba pierwszy poziom, który używa mechaniki wspinania się po drabinach, więc no nie się, myślę. Szkoda, że ostatni. Dobra, dobra, Windy Valley, Windy Valley, akt 6, 99. No i muzyka, bo to Sonica. Ten serce, ja to nie zrobić. Aha, nothing. Spokojnie, idę. Ja idę. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. Ja to przejdę. Łys. Się wystraszyłem. Dobra, muszę trafić w odpowiednie miejsce. O, no nie. Okej. Okay. Dobra, 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 jest. Dobrze, że one nie zabierają tego życia, bo to byłyby... To byłoby co najmniej Dobra, zniszczyłem tego, który by mnie na chwilę zamotał. O, tu jest... Tails Doll! Pam, pam, pam! I Knuckles Doll. Halo? Dobra, ale lecimy... Nie, ja chcę checkpointa, bo nie chcę mi się powtarzać tego poziomu. Dziękuję za uwagę. Okej. Okay. O nie. Dobra, myk. I... Jej, dotarliśmy. No i teraz zgadnijcie, co będzie. Ja się zamknę, bo teraz będzie cutscene'ka. Życzę miłego oglądania i zobaczymy się za chwilę. Well, if it isn't my pal, Sonic. I'm surprised you made it this far. Hold it right there, Eggman.
No i dobra, walka z Egg Wiperem. Ten boss ma najwięcej życia ze wszystkich bossów, ma więcej życia nawet niż finałowy boss gry. No i dobra. Jest moim najbardziej nieulubionym bossem. Ogólnie też ten model Eggmana to nie jest Dreamcastowy, jak widzieliście, bo wiecie, jak wygląda chyba już Dreamcastowy Eggman. To jest, moi drodzy, żeby zmniejszyć, nie wiem, pojemność tej walki, został to wykorzystany model Eggmana, który miał być w wersji Saturnowej Sonica Adventure, który już mieli przygotowany i użyli go, żeby walka nie była aż tak, nie wiem, zżerająca pamięć. Ogólnie boss nie jest zbytnio trudny, aczkolwiek jego aczkolwiek jest denerwujący, może tak, bo tu trzeba uciekać i niestety przez bugi można tu czasem wypaść, przez co ten boss, można powiedzieć, że jest najbardziej denerwującym bossem w całej historii Sonica. Dobra. Pomoc. Spoko, ziom. Nie martw się, czy uda mi się przejść. I'm Sonic the Hedgehog. Jestem Sonic the Hedgehog. Mi się uda. I to jest chyba najtrudniejszy boss ogólnie z całej gry, bym tak powiedział. Inni bossowie tutaj... Proszę tu nie spoilerować innej z gier. Dobra. Ale jadymy. O Boże, teraz zauważyłem, jak będzie trudno tłumaczyć tą grę, o której powiedziałem, że zaspoilerował Eggman, tak jakby. O kurde. No cóż, będę miał się jak bawić. Teraz bardzo łatwa część. No stary, tak to jest, jak się robi płaskie. Lepiej to było wysadzić, nie wiem, kolcami. No właśnie. Teraz będzie zabawa. Jak widzicie, on nam niszczy całą tą naszą arenę. Zaraz się zacznie. Teraz musimy się strzec, bo no, mamy mało miejsca, żeby uciec. Myk i ostatni hit. I teraz. On może nas jeszcze pokonać. Watch out! He's up to something. A na szczęście nic się nie stało, żyjemy, jest fajnie. Pokonaliśmy finałowego bossa, historia Sonica ukończona. W następnym odcinku będziemy się zajmować oczywiście historią Tailsa i będziemy się dalej zajmować przez następne odcinki, a później kolejną historią i kolejną i kolejną i kolejną. Tak, Sonic Adventure DX, a raczej historia Sonica. Świetnie się grało, zarąbiście się tłumaczyło. Oczywiście w większości cutscenek z historii Tailsa nie będę tłumaczył, gdyż no, przetłumaczyłem jej w tej historii. I główny temat muzyczny Sonica, czyli It Doesn't Matter. Moja ulubiona piosenka jak na razie z całej serii Sonica. Najbardziej energiczna, więc zostałem wam z słuchaniem jej sobie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!